rowu Henryk Bem, doświadczony motocyklista. Przed wyścigiem siódmym gospodarze prowadzą ze Ślązakami 20:16. Podprowadzający zaprasza już na linię startową. I odjechali. Zobaczmy, no Rybniczanie. Rybniczanie tutaj. Rybniczanie, proszę Państwa, na czele. W kasku białym właśnie Henryk Bem. Mówiłem, że to jest rutynowany jeździec, a tam szalona walka o drugą lokatę. Jerzy Kłogowski próbuje po tym bardzo szerokim łuku wyprzedzić Dariusza Fligerta. Ale na razie spadł na ostatnią pozycję. Trzeci Mordel, a prowadzą goście. Teraz Mordel tutaj bardzo groźnie zaatakował drugą pozycję, na której znajdował się Fligert i już go wyprzedził. A więc Bem, Mordel, o Głogowski! Głogowski też objechał Fligerta, który ma tam kłopoty jakieś z motocyklem, przeciera sobie okulary. Tor zrobił się troszeczkę mokry, no i mamy zupełnie inną sytuację niż okrążenie temu, ale meta. Henryk Bem. Na drugiej pozycji Jerzy Mordel, na trzeciej Jerzy Głogowski. I nie kończy wyścigu, nie ma ochoty przejechać linii mety Dariusz Fligert. 3 do 3 i 23 do 19 dla zespołu.